Kilka dni temu na polach Dwiedzińskich spotkało się ponad 60 tysięcy młodych ludzi, żeby przejść przez bramę w kształcie ryby. Ten vlog będzie poświęcony przygotowaniom do tego spotkania, ponieważ dostaliśmy zaproszenie, okazało się, że kilku naszych widzów pracuje, pomaga, jest wolontariuszami na lednicy, no i zaprosili nas do siebie. Przyjechaliśmy, zobaczyliśmy, jak pracują, pomogliśmy im, przejechaliśmy się na traktorze, także jeżeli ktoś z Was ma ochotę zobaczyć to spotkanie, to jest odcinek specjalny, to zapraszam. Niesamowicie, jak to wygląda, jak się tak widzi każdego dnia, jak to pole naprawdę rośnie. Tak, no, znaczy niesamowite jest w ogóle, jak rano się wstaje i widzi się jeszcze te puste pola i ten moment otwarcia pól, gdzie ci wszyscy młodzi biegną przez te sektory, żeby być jak najbliżej ryby. Samych tancerzy jest około 2000. Tancerzy? Samych tancerzy. Oh my god, ja myślę, że samych ludzi. Nie. Samych tancerzy jest 2000, także cała droga trzeciego tysiąclecia jest biała w tancerzach. Młodzi będą wchodzić od tamtej strony, czyli tam, gdzie widzicie te białe namioty. Tam będzie recepcja, tam też jest kaplica, tam będzie pole spowiedzi. I tutaj, gdzie są już ustawione paliki, będzie pomiędzy tymi palikami taśma rozciągnięta, natomiast to, co już tutaj widać, to już są te zarysy sektorów. Tutaj są już wyznaczone drogi ewakuacyjne. Ojciec Jan kiedyś dostał osiołki, ojciec bardzo lubił. One tam są. Tak. One są przecudowne, słuchajcie, jeden jest junior i drugi to jest matka tego juniora. One chyba mają jakieś imiona, natomiast ja mówię do niego juniorek. O, i tutaj widzicie jeszcze siatkowanie. To jest kolejna część naszej pracy. Tutaj gdzieś będą stały, leżały paliki, które już są przygotowane, żeby tą siatkę rozłożyć. To też jest wszystko robione przez nas. I każdego roku, i później każdego roku sprzątane. To jest dlatego, żeby wyznaczyć tereny, po których możemy się poruszać, żeby nie było bałaganu, żeby wszystko było zorganizowane. Oficjalnie ISF zaczyna się w piątek, tydzień przed spotkaniem, czyli teraz zaczęliśmy 24, poczekajcie, w niedzielę był Dzień Matki, prawda? Tak. To 24 maja. Równy tydzień, to jest 7 dni. Znalazłem kawałek marchewki, więc za chwileczkę przekupię tego osiołka i będzie mi jadł z ręki. Haha, dziewczyny jeszcze nie wiedzą o tym, że mam tajemną broń. Kasia. O, skąd masz? Znalazłem. Patrz, co dla ciebie mam. O, super. Niam. Nie chcę? Tyle? Tylko gryzka? Nie mam więcej. Widział, że od ciebie. Nie mam więcej. Aha, przyszedł do mnie, bo ja przyniosłem mu. O. No, udało się. Tutaj na polach lednickich podczas przygotowań do właściwego lednicy festiwalu. Jak spotkania. Spotkania młodych. Wszystko jest przygotowane od zera i na przykład paliki, które wydzielają sektory, są tutaj przygotowywane, obcinane i przystosowywane, żeby móc je wbijać. I mamy właśnie nagranie z tych przygotowań. Dzisiaj troszeczkę inny rytm pracy, ponieważ no... Bo tak. Bo przyspieszamy po prostu, także... Czy w ogóle przede wszystkim, czy wszyscy są zdrowi, nikomu nic nie dolega? Tylko tyfus. Pielgrzymka jest ekstra do dzieciaki uzależnione. Aha, a kiedy? 24-28 sierpnia. Gdzie idziecie? Do Świętego Krzyża. Skąd? Z Zawichosu, z drugiej strony Wisły, z Janiszowa. Jak pojedziemy, to pójdziemy.
jakieś... podróżujemy, więc nie, ciężko mi powiedzieć, gdzie będziemy w tym czasie, ale... Trzeba przyjechać Chwalęcin nagrać, pokazać ludziom Chwalęcin, Sanktuarium Krzyża, niesamowite, zapomniane przez ludzi. To przyjedziemy. A w którym to jest miejscu w Polsce? Koło Ornety, na Warmii. Kasia, jak widziałem, ile ty masz siły. Nikt mi nie pisze, że my nie pracujemy. Pracujemy bardzo ciężko. Jak widać. Chodź. Trafiła się okazja i kurs. Także jedziemy nowym transportem, środkiem transportu. Traktorowanie przez V. Wrażenia nie do zapomnienia, super sprawa. Wyczęsło mnie strasznie. Fajnie. Jechałeś kiedyś? Pierwszy raz na traktorze. Pierwszy raz? No i dobrze. Zamieniamy? Nigdy nie pomyślałam, że na Lednicę muszę przyjechać, żeby jechać na traktorze. Nie zamieniamy, Łukaszku, nie. Nasze auto też ma taki motor w środku jak traktor. I też tak częściej. Ale jest troszkę ciszej. Teraz to się zrobiło koczowisko, ale jeszcze nie jest tak źle, bo czasami to rzeczywiście jedna przy drugim są karimaty, nie? Tutaj jest oczko. Tutaj ojciec Jan lubił ludzi przyjmować. Siedział sobie za tym biurkiem. Ulubione miejsce, gdzie się spotykaliśmy, tutaj rozmawialiśmy, czytaliśmy sobie teksty Jana Pawła II. Jak to ojciec Jan nazywał, to liturgia domowa. No, dokładnie. Mówił, jak ktoś chce operę, to proszę bardzo na kościuszki, bo tam jest klasztor, tam zawsze się Wielką Sobotę i jest ogromna feta, prawda? Jest ogromna pompa, a tutaj zawsze jest taka atmosferka. Tak. Tu jest taka cisza, nawet w kaplicy mamy mszę. Tak domowo, że aż sam uśmiech się ściśnie na twarz, naprawdę. To obozowisko, które widzicie za mną, tutaj śpią wolontariusze, mają materace, karimaty, łóżka polowe i podczas przygotowań śpią sobie na mojej na podłodze. No naprawdę, ja nie wyobrażam sobie gdzie indziej przyjeżdżać na Triduum. Ja tu jadę ponad godzinę. Mhm. I jak się kończy na przykład pasterka o godzinie drugiej w nocy, załóżmy, nie? To ja potem wracam, tak że po drodze muszę zasnąć, bo przed czwartą jestem w domu. Mhm. I ja już mam zawsze zaplanowane, że pierwsze święto, czy to Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, to jest odsypianie Lednicy, nie? Ale nie zamienię tego na nic innego. Po prostu to jest... To się czuje wspólnotę po prostu, nie? No to się zjeżdża cała ta ekipa tych starych przyjaciół ojca Jana i jest człowiek wśród swoich, nie? A najlepszy numer zrobił ojciec z parkietem. Jak zmieniali na franciszkański parkiet, jak się o tym dowiedział, zorganizował busa, tego blaszaka i przyjechał z gardą cały ten stary parkiet. Powiedział, że nie wolno dopuścić, żeby zostało wyrzucone parkiet, po którym święte stopy chadzały, mówi, nie? To jest odlew ręki Jana Pawła II. To była taka historia, że Jan Góra pojechał, zadygał na Watykan te wszystkie, bo to było robione w formie protez zębowych, nie? To 7 kilo ponoć tym materiałem ważył. On to wszystko wtachał do Watykanu i poprosił Ojca Świętego, żeby w tę rękę włożył. Więc on sobie powiedział, i chciał stopę jeszcze, nie? Ale już stopy mu nie pozwolili. A papież... Ile mam się, nie? Ale pamiętasz, co powiedział Dziewiszowi wtedy Ojciec Święty? Stasiu, zobacz,
z jakim my się wariatem zadaliśmy. No. I to są oryginalne rzeczy, które są od Ojca Świętego. Plastik. Mogliby, już jest taki wszystko rozmowy, że mogliby jakieś wymyślić alternatywy. Słyszałam ostatnio, że to jest właśnie, jest. Nie jest to oczywiście lokowanie produktu, jest to pokazanie, ile tutaj wody dostali do rozdania pomocnikom i wolontariuszom, no bo wiadomo, człowiekowi pić się chce. A ludzi tutaj jest dość sporo, jak słyszeliście, kilka tysięcy ludzi w obsłudze, kilka tysięcy wolontariuszy, 2000 muzyków, tancerzy. Wchodzimy teraz do magazynu, by pokazać wam, jak to wygląda. Tutaj jest bardzo dużo książek i przeróżnych rzeczy, takich jak łóżka polowe dla służby medycznej, żeby później wynosić tych, którzy omdleją. W sumie to nawet nie wiem, co tu jest, obrazki, rzutki, obrazy. No i ogromna ilość książek. Tak, które nie schodziłem, nie? Po prostu szkodziłem się tak. Tutaj są maskotki lednickie. Cześć! Chrześcijanie znakiem ryby się identyfikowali w starożytności. I brama jako ryba, jako brama, przez którą przechodzimy. Przechodzimy przez bramę, przechodzimy przez Chrystusa. Pan Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, nie? Przejście przez tą bramę jest w tym momencie takim symbolem tego wejścia w relację z Chrystusem. Tą osobistą relację świadomie, Chrystusa, która jest istotą tak naprawdę wiary. No bo to nie chodzi tylko o to, żeby w Boga wierzyć, żeby wiedzieć, że On istnieje, wierzyć, że On istnieje, tylko żeby Mu zaufać. Nie? Zresztą w Starym Testamencie nie używa się słowa wierzyć w hebrajskim, w hebrajskim języku, tylko używa się słowa ufać. Słowo wierzyć to jest bardziej z greki. Aha. I ono właśnie w tekście Nowego Testamentu częściej właśnie jest słowo wierzyć, a w Starym Testamencie jest słowo ufać. A ono bardziej oddaje w tym momencie istotę wiary, nie? Po prostu zaufaj. No. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę miał możliwość prowadzenia samochodu po polach lednickich i też mój dom, Kasia i ja, nasz van, jedziemy po prostu sobie koło ryby. To jest to, co się dzieje w tym naszym życiu, w tym naszym van life, to już mnie zaskakuje, ja już tego nie ogarniam.